Cześć kochani, w związku z tym, że zbliża się początek roku szkolnego i roku akademickiego, postanowiłam dla Was nagrać filmik typu Back to School, ponieważ wiem, że jest wśród Was wiele osób, które właśnie mają problematyczną cerę, a jeszcze chodzą do szkoły i chciałyby wyglądać tak, aby komfortowo się czuć na co dzień właśnie w szkole, we własnej skórze. I dlatego postanowiłam nagrać dla Was taką propozycję makijażu właśnie dla tych osób, które chcą się delikatnie podmalować, ale też chciałyby uzyskać kilka wskazówek, jak nie przesadzić z makijażem. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to serdecznie zapraszam Was do dalszego oglądania. W filmiku tym nie chciałabym poruszać tematów związanych z tym, czy osoby w młodym wieku powinny się malować, czy też nie, ponieważ po pierwsze nie jestem tutaj od tego, a po drugie sądzę, że w dzisiejszych czasach jest to kwestia bardzo indywidualna i myślę, że też oprócz indywidualizmu zależy to również od tego, jakie reguły i zasady panują w danej szkole, ale ze swojej strony chciałabym Wam powiedzieć, że ja zaczęłam się malować bardzo późno, ale to nie było tak, że mi zakazywano się malować albo w szkole nie można było, tylko po prostu jakoś byłam wychowana w taki sposób, że po prostu nakładałam tylko krem Nivea i nic więcej mi nie było potrzebne. I tak naprawdę zaczęłam się malować dopiero wtedy, kiedy poszłam do liceum i to i tak był taki mega minimalistyczny makijaż, ponieważ to były tylko i wyłącznie rzęsy i nadal nie było tam podkładu, ponieważ na twarzy lądował tylko i wyłącznie krem. Pamiętajcie o tym, dziewczyny, że jesteście piękne, jesteście młode, bo fajne w Was jest właśnie to, że zawsze wyglądacie każdego dnia na świeże, wyspane, wypoczęte i wyglądacie tak po prostu z natury i naprawdę tak jak będąc później dorosłym człowiekiem, myślisz sobie, kurczę, po co ja zaczynałam farbować te włosy, moje naturalne włosy jednak były takie fajne. Słuchajcie, tak samo będzie z tym, kiedy zaczniecie się malować. Naprawdę cieszcie się tą swoją młodą skórą, cieszcie się tym, że niewiele potrzebujecie, żeby wyglądać naprawdę świetnie. Wiem, teraz ktoś powie, ale ja mam to czy tamto na twarzy. Dlatego dla tych z Was, które mają to czy tamto na twarzy, a chciałyby to w taki bardzo niewidoczny sposób zakamuflować, właśnie dla tych z Was, między innymi, jest ten odcinek. Jeżeli masz na twarzy przebarwienia, na pewno chciałabyś je zniwelować, więc tutaj dla Ciebie jako dla młodej osoby polecam kremy typu CC lub BB. Są to kremy, które nie mają jakiegoś mega krycia, a które w znaczący sposób poprawią kolory w Twojej cerze. Ze swojej strony w dzisiejszym filmiku proponuję akurat krem CC. Jest to krem z firmy Eveline i ten krem właśnie pozwoli Ci na to, żeby wyrównać sobie kolory skóry i delikatnie zatuszować niedoskonałości. Pamiętaj o tym, żeby każdy produkt koloryzujący do twarzy przeciągnąć odrobinę po szyi, aby nie mieć takiego klasycznego, bardzo niechlujnie wyglądającego odcięcia na twarzy, który wygląda tak, jakbyś nałożyła sobie maskę. Tak wygląda moja buzia, kiedy nałożyłam odrobinkę kremu koloryzującego, który wyrównał koloryt mojej twarzy. Teraz przejdę do zacieniowania drobnych niedoskonałości i do rozjaśnienia okolicy pod oczami tak, aby cera wyglądała promiennie i aby nasze spojrzenie wyglądało zawsze świeżo. Jeżeli masz niewielkie niedoskonałości, to wystarczy zwykły taki korektor ze szpatułką, którym później będziemy również rozjaśniały cienie pod oczami. Natomiast jeżeli masz większe niedoskonałości, możesz do tego celu użyć kamuflaża, który będzie zbliżony do koloru Twojej skóry. Mam akurat tutaj takie kółeczko kamuflaży z firmy W7 i są tutaj kolory, które są bardzo zbliżone do właśnie mojego koloru skóry oraz jest tutaj również kolor zielony, który pomoże zniwelować ewentualne zaczerwienienia. Korektor nakładam punktowo na miejsca, które mają właśnie niedoskonałości, jakieś drobne wypryski oraz nakładam w postaci takiego drobnego trójkąta pod oczami. Ważne jest również to, aby nadać takiego wyrównanego kolorytu powiekom. Warto zaopatrzyć się w gąbkę. Gąbki są wystarczające do tego, żeby w sposób naturalny wklepać sobie produkty na twarz tak, aby wyglądały one bardzo naturalnie i aby stopiły się z naszą skórą. Tak wygląda buzia po nałożeniu kremu koloryzującego oraz odrobiny korektora na niedoskonałości oraz do tego, aby rozjaśnić cienie pod oczami. Co sądzisz na ten temat? Czy nie wygląda to nadal bardzo naturalnie, a jednocześnie bardzo świeżo? Wiem, że wiele z Was ma również cerę, która się przetłuszcza. W związku z tym bardzo zalecam tutaj to, aby delikatnie przypudrować twarz pudrem matującym, ale ważne, aby był to puder sypki, transparentny najlepiej, który ma funkcję matowienia twarzy na wiele godzin, z
całą pewnością dzięki temu będziecie czuły się bardziej komfortowo, mając pewność, że nie będziecie się świecić. Więc delikatnie omiatam twarz w strefie T, na czole, na nosie, pod nosem. Pamiętaj również o tym, aby przypudrować delikatnie powieki. Dzięki temu Twoje powieki będą miały wyrównany koloryt, a powieka będzie wyglądała na wypoczętą. Co sądzisz na temat tego wyglądu? Ja myślę, że buzia ta nadal wygląda bardzo dziewczęco, bardzo naturalnie, a jednocześnie masz już pewność, że nic nie będzie Ci się świeciło w ciągu dnia i że Twoje niedoskonałości są delikatnie przykryte. Jeżeli masz problem z przetuszającą się cerą i boisz się, że w ciągu dnia pojawią Ci się właśnie takie elementy świecenia się twarzy, a chciałabyś to zniwelować, to pamiętaj o tym, aby w ciągu dnia nie przypudrowywać przetłuszczonej cery pudrem. Nie noś pudru ze sobą, żeby Cię nie korciło, ale warto, abyś zainwestowała w tego typu właśnie bibułki matujące, chociażby z firmy Essence. Są one bardzo tanie, mając je przy sobie, dzięki temu możesz delikatnie przycisnąć w miejsca, w których masz świecącą się buzię i gotowe. Kolejnym moim zdaniem istotnym krokiem do tego, abyś mogła czuć się komfortowo, a jednocześnie nadal bardzo dziewczęco, jest użycie odrobiny różu. Są to róże z Catrice z serii Defining Blush i te dwa. Do tego celu użyję zwykłego pędzelka do różu i omiotę nim delikatnie policzki. Jedynym elementem, którego brakuje nam jeszcze na twarzy, a który moim zdaniem jest chwytem dozwolonym, ponieważ dodaje Wam jeszcze większej promienności i dziewczęcości, jest użycie odrobiny rozświetlacza. Moją propozycją jest użycie rozświetlacza z firmy The Balm Mary Luminizer, ponieważ ten rozświetlacz daje właśnie takie bardzo naturalne, moim zdaniem, wykończenie i też ma taką strukturę nieco bardziej wilgotną, w związku z tym też nasza buzia będzie wyglądała bardzo naturalnie. I nakładamy ten rozświetlacz na szczyty kości policzkowych. Możesz odrobinę również nałożyć na czoło, jeżeli nie masz problemu ze świeceniem się skóry, na brodę, na łuk kupidyna oraz delikatnie możesz na paluszek nałożyć sobie i nałożyć odrobinę również na nos i na jego czubek. I tak wygląda moim zdaniem twarz w sam raz dla każdej nastolatki. Nieco odmieniona, ale myślę, że wygląda to mega promiennie. Myślę, że wygląda to nadal bardzo dziewczęco. Teraz czas na oczy i brwi oraz usta. To, co bardzo odstrasza patrząc na niektóre młode osoby, to, że mają mega wyrysowane brwi. Dlatego moja propozycja to delikatne przeczesanie sobie brwi i ułożenie ich włosków w taki naturalny sposób, ale tak, aby właśnie wyglądały w sposób uporządkowany. A kolejną rzeczą, która pomoże Wam w tym, aby ewentualne ubytki w Waszych właśnie włoskach wypełnić, będzie to żel, jest to również tani żel, który jest dostępny dla każdej z Was w każdej drogerii. Jest to żel z Catrice, który nazywa się Eyebrow Filler i on ma delikatnie chłodny kolor i odrobineczkę możecie sobie również uzupełnić te miejsca, w których włosków Wam brakuje. Tak wyglądają delikatnie podkreślone brwi żelem do brwi. Moją propozycją na makijaż oka jest totalny minimalizm, jeżeli chodzicie do szkoły, więc odpuśćmy sobie wszelkiego rodzaju cienie. Ostatnim krokiem w makijażu do szkoły jest podkręcenie Waszych pięknych, naturalnych rzęs zalotką. I następnie proponuję Wam użycie brązowego tuszu do rzęs, tak aby te rzęsy wyglądały jak najbardziej naturalnie, a jednocześnie aby dzięki przemalowaniu bardziej otwierały oko. W tym celu użyję tuszu do rzęs z firmy Gosh, który ma silikonową szczoteczkę. Pamiętajcie, aby rzęsy wyczesywać w stronę zewnętrznego kącika. Jeżeli podczas porannego malowania tusz odbije Wam się przy dolnej linii rzęs, poczekajcie chwilę, aż tusz wyschnie, a następnie weźcie patyczek kosmetyczny i delikatnie usuńcie zaschnięty tusz. Dzięki temu tusz, który Wam się odbił, nie rozmarzy Wam się i nie uzyskacie niepotrzebnej pracy. I ostatnim krokiem to są usta. Jeżeli macie naturalnie swoje usta ładne, takie żywe, to wystarczy, że użyjecie jakiejś delikatnej pomadki typu Baby Lips. Ja akurat mam przy sobie Baby Lips w kolorze Peach Kiss. Jest on delikatnie brzoskwiniowy. Wyglądają one świeżo, połyskująco i są nawilżone. Właśnie o to chyba chodzi, prawda? Więc tak, moi drodzy, wygląda moja propozycja makijażu typu Back to School. Myślę, że jeżeli z takim makijażem zjawicie się w szkole, to na pewno będziecie Wy się czuły dobrze, ale również otoczenie, w którym będziecie, między innymi nauczyciele,
nie będą się czuli przytłoczeni Waszym wizerunkiem, ani na pewno nie zwrócą Wam na taki makijaż uwagi. Kochane, jeszcze jedna taka moja uwaga. Pamiętajcie, że Waszym atutem również są Wasze dłonie. Pamiętajcie o tym, aby idąc do szkoły zachować krótkie paznokcie, być może delikatnie przemalowane bezbarwnym lakierem lub lakierem w kolorze nude, ale nie przesadzajcie naprawdę z różnymi lakierami, z długością paznokci. Pamiętajcie, że długie paznokcie również wiążą się z tym, że dużo rzeczy się dostaje pod nie i sprzyja to temu, aby rozwijały się tam bakterie, a chodząc do szkoły jednak dotykamy wielu rzeczy, mamy do czynienia z różnymi ludźmi, z różnymi przedmiotami, a tak ową higienę chcielibyśmy zachować, więc takie schludne, krótkie paznokietki, delikatnie przemalowane, dodadzą Wam jeszcze większego uroku, jeszcze większej dziewczęcości i na pewno będą Waszą ozdobą. Pamiętajcie również o tym, że jeżeli macie włosy z tendencją do przetłuszczania się, a co ranek nie chcecie się grzebać z tym, aby te włosy myć i jakoś z nimi mega kombinować, pamiętajcie, że Waszym atutem będą włosy, które będą schludne i po prostu czyste. Więc możecie do tego celu użyć suchego szamponu, chociażby z firmy Batiste, dzięki któremu będziecie mogły spryskać włosy u nasady i nawet jeżeli zostawicie je rozpuszczone, to będziecie wyglądały po prostu dobrze, świeżo, czysto i schludnie. I moim zdaniem te właśnie cztery słowa odzwierciedlają to, jak powinien wyglądać makijaż do szkoły. Kochani, mam nadzieję, że tego typu odcinek okaże się dla Was przydatny. Jeżeli tak, to zostawcie koniecznie informacje w komentarzu. Jeżeli również Wam się ten film spodobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło, będę wiedziała, że ten filmik okazał się dla Was przydatny. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, a ten filmik jest pierwszym, który macie okazję oglądać na moim kanale, to serdecznie Was zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału, dzięki czemu będziecie na bieżąco. Dzisiaj już dziękuję Wam bardzo, bardzo za uwagę i zapraszam Was do następnego odcinka. Życzę Wam miłego powrotu do szkoły. Trzymajcie się. Chillin' all the whole damn world. Gonna shoot.